Poprzednio w Impact Wrestling nienawiść Jamesa Storma do Bobby'ego Rooda jedynie nasiliła się. Sytuacja jest tak skrajna, że sędziowie TNA nie są w stanie nad tym zapanować. Hulk Hogan wprowadził specjalnego rozjemcę na Bound for Glory. To mistrz MMA, King Mo. Nie było to pomyśli Bobby'ego Rooda. Mam gdzieś jakiegoś wojownika Bellatora, ponieważ to mój świat. King Mo nie dał się lekceważyć. Czas namieszać. King Mo wykaże się na Bound for Glory. Asy i ósemki dobili targu z Hulkiem Hoganem. Wybierasz dwóch, ja wybieram dwóch. Spotykają się na Bound for Glory. Jeśli wygramy, mamy wstęp wolny. Wy wygracie, my odchodzimy. Sting postanowił reprezentować Hulka, ale potrzebowali jeszcze jednego. Mogę jednocześnie obronić tytuły, jak i skopać im tyłki. Pojawił się niespodziewany ochotnik. Powinienem być twoim partnerem w tym pojedynku. Potrzebuję prześladowcy. Hogan i Sting dokonali wyboru. Sting i Mr. Anderson ruszą na wojnę. Jednak asy i ósemki zneutralizowali zagrożenie. Jeśli idziesz na wojnę, musisz iść na nią z wojownikiem. Hogan zawarł pakt z diabłem. Czy Bully pomoże wyeliminować zagrożenie? Rozpoczynamy Impact Wrestling! Witamy Państwa na ostatnim przystanku przed najważniejszą galą TNA w roku, Bound for Glory. Oto, co czeka nas w ciągu najbliższych dwóch godzin. James Storm zmierzy się z mistrzem świata wagi ciężkiej, Austinem Aerisem, ale to nie wszystko. Przeciwnik Jamesa Storma z Bound for Glory, Bobby Roode, zmierzy się z przeciwnikiem Austina Aerisa, Jeffem Hardym. Lepszego wprowadzenia do Bound for Glory być nie może. Przy mikrofonach profesor zapasów Andrzej Supron i Paweł Borys Borkowski w ringu Christy Hemi. To zapowiedź, że dzisiejszy Impact Wrestling rozpoczynamy akcją, i to jaką. Na arenie rozbrzmiała muzyka cowboya Jamesa Storma. Zgodnie z zapowiedzią zmierzy się za chwilę z mistrzem świata wagi ciężkiej, Austinem Aerisem. No, trzeba przyznać, że to jest nie lada gratka, ale jest to trochę uczciwe. Pamiętamy, jak James Storm został wyeliminowany z szansy właśnie o tą walkę. Także dobrze się stało, że właśnie James Storm będzie teraz miał taką możliwość. Ale no właśnie, czy ją wykorzysta, to w dużej mierze zależy od tego zawodnika. Słusznie poruszyłeś ten temat. Gdyby stało się inaczej, oglądalibyśmy na Bound for Glory właśnie takie starcie. Starcie o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Bardzo ciekawi mnie, jak potoczy się dzisiejszy pojedynek, zważywszy na to, że no nie będzie tytułu mistrzowskiego TNA wagi ciężkiej na szali. Jednak James Storm będzie mógł się wykazać i udowodnić, że gdyby jednak Bobby Roode nie wmierzał się we wszystko, wtedy on byłby ponownie mistrzem świata wagi ciężkiej, ale jak będzie, ciężko powiedzieć, tym bardziej, że do Bound for Glory już dosłownie tuż i Austin Aerys z pewnością jest u szczytu formy. Dokładnie tak, ale no też no niestety nie można nie wspomnieć o tym, że motywacja jakby jest całkiem inna, jeżeli się walczy o tytuł, a walczy się o to, żeby pokazać, co by było, gdyby było. No, ale na pewno prestiż jest spory. Wygrać nawet z mistrzem i wtedy można mówić śmiało, że byłoby się. No, ale to są wszystko dywagacje, gdybanie. Teraz przechodzimy do tego, bardzo ładne sprowadzenie do parteru. Takim rzutem, że przez biodro, ale obaj się, powiedzmy szczerze, darzą ogromnym szacunkiem, ale i również respektem. Nie inaczej. James Storm zmierzy się z Bobbym Roode'em w Street Fight meczu, w walce ulicznej na Bound for Glory, gdzie specjalnym rozjemcą będzie King Mo. Dlatego można spodziewać się, że będzie się działo, ale również i będzie się działo, jeśli chodzi o pojedynek mistrza świata wagi ciężkiej, gdzie Austin Aerys zmierzy się z Jeffem Hardym. Bardzo ciekawe pojedynki, jednak teraz, tak jak wspomniałeś, warto skoncentrować się na tym, co dzieje się w ringu, ponieważ oglądamy potencjalną walkę wieczoru Bound for Glory.
Glory. Cowboy James Storm już na samym początku buduje sobie przewagę, jednak Austin Aries, jemu to daje coś do myślenia. Także z pewnością teraz rozpocznie już ten pojedynek od nowa, ale też chyba z nową strategią. Tak jest, wyszedł poza ring, miał czas, żeby właśnie przeanalizować swoje pierwsze ruchy i od razu boczny headlock, ale tu widzimy James Storm umiejętnie wyprowadza, ale przeskoczył do przodu. Widać, że jest szybki Austin Aries. Jest odbicie z Odlin, nabiera prędkości i znowu, ale nie tym razem. Uch, wpakował się, można by powiedzieć, na taką kontrę z dwóch rąk. No i teraz musi się mieć na baczności. Jest, widać, lekko zamroczony, słania się na nogach. Czy wykorzysta to James Storm? Kolejne potężne uderzenie, teraz nabiera prędkości, ale no właśnie, chyba zbyt bardzo zawierzył w swoje możliwości, ale ładnie wrócił z powrotem. No, zdziwiłby się, jeśli to James Storm zaskoczyłby Austin Aries, ale z kolei nie dziwię się, że to Austin Aries zaskoczył Jamesa Storma. Jednak jeśli Storm wchodzi do świata Austin Ariesa, nie powinien spodziewać się czegoś innego. Zaskoczony, lekko też ogłuszony, Austin Aries tymczasem idzie za ciosem, już wrzuca swojego przeciwnika do ringu. Sędzia Hebner uważnie przygląda się całej akcji, ale może być neckbreaker. Tak jest, i to neckbreaker pomiędzy linami. Rzućmy jeszcze okiem na tę akcję. Suicide Dive w wykonaniu Austin Ariesa i James Storm traci teraz kompletnie kontrolę nad tym, co dzieje się zarówno poza ringiem, jak i w ringu, ale gorzej, że znajdują się w ringu, bo tutaj ten pojedynek może się zakończyć. Teraz pytanie jest, czy Austin Aries zdoła wykorzystać tą przewagę. W tej chwili to on zaczyna już tutaj prowadzi ten pojedynek, ale bardzo sprytnie, bardzo mądrze wstał James Storm. Aj, proszę, łamacz szczęk, naciągnął go na głowę. Jest to szansa dla niego, żeby chwilę odpoczął, ale już nie. Austin Aries już wrócił, ale momentalnie otrzymuje potężną serię prawych sierpowych i teraz Irish Whip wbijający w narożnik. Aj, ale kontra Big Boot i jakby powolutku wszystko wraca do normy. To uderzenie było ciekawe, a raczej nieciekawe dla Jamesa Storma. Jaki slap prosto w żołądek. Ma go w narożniku Austin Aries i kolejne uderzenie. No nie daje po sobie poznać tego bólu James Storm, ale to tak jakby go tylko rozcieczyło. Nie wiem, czy widziałeś podmuch po tym uderzeniu. To jest bolesne, to jest bardzo bolesne. Ale jak widać, tak samo jak obudziło to Jamesa Storma, tak samo obudziło i Austin Ariesa. Snapmer jest na narożniku i świetny missile dropkick z drugiej liny. Przypięcie 1-2, ale nie 3. Oj, to był mocny akcent, to był mocny akcent, ale trzeba przyznać, że no, sytuacje się tu zmieniają jak w kalejdoskopie. To jeden, to drugi, po jakiejś udanej kontrze momentalnie on przechodzi do ofensywy i teraz jest cała seria ciosów na głowę. Znowu potężny Irish Whip, a i znowu kontra. No i, ale proszę, jaka szybka rekontra. Momentalnie się odwrócił, wyprowadził close'a i teraz z góry wyprowadza potężne ciosy. Sędzia jest blisko, ale teraz znowu wyprowadził. Co tyle błędów nieprawdopodobne. Po tak uchadanych akcjach, potem moment jakiejś takiej dziwnej nonszalancji, rozluźnienia i od razu otrzymuje się kontrę. Tak samo i tym razem. Ej! Świetnie, Russian Leg Sweep do tyłu, rzut i proszę. Ale obaj też teraz przykład na to, Andrzej, jak wspaniale można skontrować uderzenie Big Bootem. Austin Aries trafił prosto w podeszwę Jamesa Storma. Zaskoczony teraz, nie bardzo wie, co się dzieje, ale jednak namierzył swojego przeciwnika. Rusza James Storm, cios za cios. Raz jeden, raz drugi. No James Storm teoretycznie powinien być lepszy w tego typu starciu, ponieważ no, jest silniejszy od Austina Ariesa, ale no właśnie, czy teraz nie popełnia błędu? Austin Aries może się wydostać i wydostaje się. Rusza z kontrą. Będzie chyba lot nad górną liną, tak, ale to Austin Aries jednak chwycił się i rusza, jest bark, jest naciągnięcie, James Storm w środku ringu. No błąd, zbyt duża nonszalancja doprowadziła do tego, wydawało mu się, że już Austin Aries wylądował poza, teraz tylko czy widzi, że jest na trzeciej linie? Wiedział, tak jest, odskoczył na bok, wylądował na macie Austin Aries i teraz szykuje się James Storm, czy to będzie jego słynne kopnięcie?
Aj, szykował się do czegoś innego. Austin Aries może ruszać i rusza, wynosi, ale niezbyt ciężki. Jednak James Storm skakuje za plecy. Kontrola tylna, jednak górna lina robi swoje. Chwycił się Austin Aries i w sumie nawet całkiem dobrze, ale teraz jest za plecami Aresa nadal. James Storm są przy linach. Sędzia teraz powinien już przerwać tę akcję dokładnie. Rozpoczął liczenie, przerzut przez ramię. Austin Aries nie daje miejsca ani czasu. Niestety zderzenie i jeden i drugi pada na matę. Ale jest chaosu sporo w tym pojedynku. Aj, to tak nie powinno być. Ale co to jest? Bobby Roode! I że sędzia tego nie widzi, no coś nieprawdopodobnego. Przecież jest tam cała pełna sala ludzi. No i znowu teraz Bobby Roode włączył się do tego wszystkiego. Zaingasował mocno teraz o stalowy narożnik James Storm. Jak wiemy, finisherem Austin Aresa jest Brainbuster, a to może oznaczać, że podwójny atak na głowę będzie oznaczał zbyt wiele dla Aresa. Dokładnie, rzuca go centralnie głową na matę, przypina. 1, 2, 3 i kto wie, czy przypadkiem Andrzej w ten sposób nie zakończyłby się ich pojedynek na Bound for Glory, jeśli mogliby walczyć ze sobą w finale, w wielkim finale o tytuł mistrzowski wagi ciężkiej. No ale widzieliśmy dobrze również, co było powodem tego, że James Storm no właściwie nie bronił się. Wcześniej został zaatakowany przez Bobiego. Kurt, jest szansa, abym mógł zabrać się z tobą do Phoenix? Masz na myśli Bound for Glory? Piekielnie chcę się tam znaleźć. Załatw się. Dzięki, kolego. Co tam? Jaki masz główny cel? Walczyć ze Stingiem przeciwko Asom i Ósemkom, czy może ze mną tytuły mistrzowskie? Napadli na mnie. Na mnie też, Kurt. Myślę jednak wyłącznie o pasach, a ty? Tak, również mi na nich zależy. Doprawdy? Nie wydaje mi się. Nawet nie staraj się mnie przekonywać. Daj spokój, AJ. Cassie Daniels nakręcili cię. Doprawdy, znana nam dobrze dwójka narobiła bałaganu w drużynie pretendentów. Tymczasem w drodze na ring Hulk i Sting, którzy wypowiedzą się na temat swojego wyboru. Mowa o Bully Rayu. Był to początek Stinga lub jego koniec? Może początek końca Stinga? Nienawidzę słowa klisze, ale tylko tak można to opisać. Nic nie jest pewne, jeśli chodzi o mnie. Musimy poczekać do końca Bound for Glory, aby przekonać się, co z tego wyniknie. Już wiemy, kto stanie obok Stinga na Bound for Glory w starciu z Asami i Ósemkami. To Bully Ray. Tylko teraz nasuwa się pytanie, czy taki skład Sting i Bully Ray wystarczy. Będzie stanowił odpowiednią, wystarczającą przeciwwagę dla Asów i Ósemek. Na temat Asów i Ósemek dosłownie wiadomo dosłownie kilka tylko drobnych kwestii. Nie wiadomo, jaka jest ich siła. Wiadomo, że atakują grupami. No i czego może spodziewać się Sting, Hulk Hogan oraz Bully Ray na Bound for Glory? Ja się tak zastanawiam właściwie, co kierowało takim wyborem, a nie innym. Na pewno gabarytowo Bully Ray jest w porządku. Jest to spore chłopisko, zarówno jak i Hogan i Sting, ale czy to na pewno będzie najlepszym rozwiązaniem dla tego pojedynku? No doświadczenie też jest spore, ale no jeżeli dobrze poprowadzi to spotkanie Hulk Hogan, jest ogromna szansa. Wszystko też zależy od tego, kto będzie ze strony Asów i Ósemek. To cały czas jest owiane ogromną tajemnicą. Może coś się wyjaśni, jak ich zobaczymy. A tu Hogan jak ryba w wodzie się czuje. On uwielbia te wystąpienia publiczne. Wygląda na to, że porobiło nam się na poprzednim impakcie. Doprawdy. Być może nie jestem najlepszy w karty, ale co nieco o tym wiem.
Asy i ósemki zagonili mnie w ślepy zaułek. Musiałem dobić z nimi targu, a mój człowiek, człowiek, który pilnował porządku w strefie Impact, gwiazda, ikona, Sting, pojawi się w ringu, a ja będę patrzył, jak wyrzuci Asy i ósemki z tej organizacji. Hogan, to mało istotne. Jestem mocno wnerwiony na Asy i ósemki. Musimy grać według ich zasad, a one stwierdzają, że będziesz musiał na Bound for Glory jedynie siedzieć i się patrzeć. Tydzień temu wyeliminowali wybranego przez nas człowieka, po czym pojawił się Bully. Teraz ty i ja musimy sobie z tym poradzić. Sytuacja potoczyła się w ten sposób, że będę musiał śledzić i patrzeć się, jak trwa walka o Impact. Wygląda na to, że zawarliśmy pakt z diabłem. Wow. Czyżby to już miało nastąpić teraz, w tym momencie? A nie, kogo my tu widzimy? Chwila, moment, czy wspomniałeś coś o pakcie z diabłem, Hulkster? Dwa anioły uratują więc sytuację. Niech więc twoje dwie ulubione gwiazdy wyjaśnią sprawę. Pozwól, że coś ci powiem, bracie. Pozostało jedynie kilka dni do Bound for Glory, ale można jeszcze coś zrobić. Ze wszystkich osób, które mogłeś wybrać się z szatni Impact, wybrałeś najmniej godnego zaufania sukin... Nie, tego nie powiem. Najmniej godnego zaufania gościa ze wszystkich. To zła decyzja, Hulk. Mogłeś wskazać każdego. Jednak co mnie trapi... Dlaczego nie wybrałeś swojego ulubionego tag teamu? Jego ulubionego tag teamu? Ich ulubionego tag teamu? Mistrzów świata wagi ciężkiej. Posłuchaj, Gromousty. Nie czujemy jednak żalu. Przychodzimy tu z konkretnym rozwiązaniem składającym się z trzech prostych elementów. Pierwszy. Odwołasz naszą niedzielną walkę z Bound for Glory. Drugi. Podziękuj Bulliemu Rayowi, ponieważ temu gościowi ufać nie wolno. Trzeci. Wskaż tego, który raz na zawsze poradzi sobie z Asami i ósemkami. A to złoty medalista olimpijski Kurt Angle. Ale mają koncepcję. Kto teraz się pojawi? Muzyka wskazuje na to, że to Bully Ray i pojawia się Bully Ray. No cóż, słyszeliśmy już raz. Nic o nas bez nas i wygląda na to, że Bully Ray będzie chciał wziąć sprawy w swoje ręce. No tak, tych dwóch panów chciał go trochę wykiwać. Nie waż się raz jeszcze wspomnieć o moim bracie. Zamknij się. Zgadzam się z wami. Kurt Angle stanowiłby świetny wybór. Jednak to nie mecz wrestlingowy. To będzie bójka. Jeśli byłby to zwykły mecz, wybrać trzeba by było Kurta Angle. Jeśli jednak mowa o bójce, wybiera się najgorszego sukinkota w tej organizacji. No tak. Posłuchaj. To branża wrestlingowa. Tu nie ma przyjaciół. Nie muszę być twoim przyjacielem, Hulk. Nie muszę być twoim przyjacielem, Sting. Muszę być twoim partnerem. Muszę cię wspierać. To wspólny interes, który dzielimy. Wspólny biznes, który dzielimy. Mowa o pozbyciu się asów i ósemek. Jeśli mam zasłużyć na wasze zaufanie, zacznijmy od dzisiaj. Oto co proponuję, panie generalny menadżerze. Mistrzowie świata, wagi ciężkiej świata, mistrzowie świata, jakby tam ich nie nazywać. Kontra Bully Ray oraz jego partner Sting.
Niesamowite, ale każdy ma wspaniałą koncepcję. No ciekawe co. Świetnie, świetnie to rozgrywa Hogan, a może coś z publiczności jest jakaś oferta. Wiesz co? Masz to. Dzisiejszą walką wieczoru będzie starcie mistrzów świata tag teamów ze Stingerem i Bully Rayem. Można powiedzieć, mówisz i masz. Przyszli, żeby namieszać, żeby wejść do spółki, a spotyka ich, no cóż, no, będą mogli się wykazać, chociaż pokazują, że absolutnie im to rozwiązanie nie pasuje. Christy Hemi w ringu. Christy Hemi to zapowiedź kolejnego pojedynku, a trzeba przyznać, że zapowiedź ta jest całkiem. No, no, no. Dwóch Mexicans. Proszę bardzo, Chavo Guerrero i Hernandez. To naprawdę świetna para. Połączenie siły z doświadczeniem. Oraz oczywiście ekipa komentatorska z Meksyku. Hector Guerrero, wujek Chava Guerrero. Ale jeśli chodzi o wsparcie, dzisiaj o wsparciu mowy nie będzie, przynajmniej jeśli chodzi o to oficjalne wsparcie, ponieważ przed nami pojedynek na standardowych zasadach, jeden na jednego. I tym samym ten, który jest już w ringu, Hernandez, zmierzy się z tym, który dopiero w drodze na ring, fenomenalnym AJ Stylesem. AJ Styles pokazał nam, że wiele potrafi. Jest już spokojny, jego sprawy prywatne się rozwiązały. Teraz może się skoncentrować na walkach. No i czeka go nie lada wyzwanie. Przeciwnik naprawdę wymagający. Kwestia jest teraz, czy Fernandez... Nie Hernandez, tylko Chavo Guerrero się nie włączy do tego. No, znamy go również i z tych niezbyt czystych zagrań, także jak to się mówi, jeżeli sędzia nie zauważy, kto wie. No zobaczymy, jest gong i rozpoczynamy pojedynek. Już od kilku tygodni rywalizują, można powiedzieć, na jednym froncie jednak trzy strony. I Hernandez, Chavo Guerrero, AJ Styles i Kurt Angle. I oczywiście mistrzowie świata tag teamów, Christopher Daniels i Kazarian. Teraz jednak, kiedy już wiemy, że dzisiaj mistrzowie tag teamów zmierzą się właśnie z tymi dwoma, którzy walczyć będą za sami ósemkami. Mowa oczywiście o Bullym Rayu i Stingu. Już wiadomo, że jeśli chodzi o rywalizację, jeśli chodzi o same tytuły mistrzowskie tag teamów i między rywalami, tutaj przedstawiciele pretendentów do tytułów już rozpoczęli pojedynek, jednak w narożniku, zwróć Andrzej uwagę, w narożniku AJ Stylesa nie ma Kurt Angle i to chyba właśnie na życzenie AJ Stylesa. Widzieliśmy wcześniej, jak potoczyła się rozmowa właśnie między nimi, a nie wróży to dobrze im na Bound for Glory. Ale widziałeś, już mała sztuczka pod tytułem zagadanie sędziego, a przede wszystkim AJ Stylesa, ale na razie świetnie sobie radzi. Widzieliśmy, jakie wspaniałe kopnięcie i cały czas jeszcze dyskutuje. Nie jest mu to do niczego potrzebne. Rozprasza się tylko, a Hernandez tylko może na tym skorzystać. Rozbieg, atak z dystansu, ale Hernandez odsuwa się i już może kontratakować. Ma AJ Stylesa i ten już pocałował narożnik, ale będzie coś jeszcze. Irish Whip, ach, z dużą siłą wbity AJ Styles. Hernandez teraz powoli, ale no nie zabiera się tutaj od razu za AJ Stylesa. Chce mieć pewność, że ta akcja, którą zamierza wykonać, będzie... No... Taka, którą wykona od A do Z, jednak próbował bronić się AJ Styles, nieco popsuł plany tutaj Hernandeza, ale potężny berhak jeszcze z wyniesienia. No nie wiem, czy przypadkiem teraz Hernandez nie popełnia błędu. A i żeby przechwycił głowę, byłaby szansa na gilotynę. Powinien przechwycić głowę od góry, cały ciężar ciała rzucić do tyłu, a tak cierpi, nie, jak on długo może wytrzymać. Wiadomo, że trzeba nabierać powietrza, żeby te końcówki nie poszły. No, idzie jednak na najprostszy element.
Tak jest, łokieć tu w potylicę to naprawdę powoduje, że momentalnie się rozpuszcza uchwyt, tak też się dzieje, a teraz potężny cios spada na głowę Hernandeza, ale już nadział się na niesamowitą kontrę, clothesline. No i teraz widzimy, że AJ Styles jest, tak jest za, widzimy, że jest cały zamroczony. Ups. I teraz co? Teraz nieciekawa sytuacja. Oj nie, ale AJ Styles odpycha Hernandeza, akcja nabiera tempa, próba podcięcia, Hernandez pisze, wow. Ale trafia centralnie pod dropkick wykonany przez AJ Stylesa, jest przy linach, czemu AJ Styles nie rusza od razu do ataku, tu chodzi właśnie o te sekundy i jest świetny front dropkick, już pożegnał się z ringiem Hernandez, ale teraz musi mieć się na baczności, bo wiadomo jak AJ Styles doskonale wykorzystuje tego typu sytuacje i tak też się dzieje i tym razem. Ach, pełna kontrola nad tym, co wykonuje fenomenalny AJ Styles. Nie czekał i słusznie. Tak jest, dobrze, że sędzia jest blisko. Odesłał już gdzieś tam dalej. No i niepotrzebnie się odwraca, niepotrzebnie. To może go wiele kosztować, jeżeli zauważy to Hernandez. Już jedna taka sytuacja była. Teraz skakuje, ładnie przeskoczył. Ach, no nie, w bezpośrednim starciu to Hernandez pokazuje, kto tu jest silniejszy, a teraz no coś niesamowitego. Po takiej prostej akcji, tam się w sumie nic takiego nie działo, jednak fizyka wzięła górę, a wydawało się, że już jest na najlepszej drodze. A jednak Hernandez zwycięża w tym pojedynku. Tak jest, to na przyszłość pokazuje te pasy. Panie Hogan, muszę panu powiedzieć, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem pana rozgrywki. Jesteśmy w szachu, ale gra jeszcze się nie skończyła. Panie Hogan, wracając do tematu, tak jak obiecaliśmy, pan Park ma się dobrze. Po jego dotychczasowym pobycie u nas muszę przyznać, że to twardy gość. Panie Hogan, czy to nie zabawne, jak wspólny cel może pojednać dawnych wrogów? Bully Ray. To, przyjaciel, była niespodzianka. Jednak nie ma takiej niespodzianki, z którą nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić. Kilka tygodni temu zadaliśmy panu pytanie. Czy zamknął pan bramę przed nami, czy może zamknął nas pan w środku? Dzisiaj, panie Hogan, może pozna pan odpowiedź. Jednak tak czy inaczej, spotkamy się w niedzielę. Robi się gorąco. Joseph Park, zakładnikiem asów i ósemek, chcą mieć pewność, że faktycznie dojdzie do tego starcia, ale na szali jest naprawdę sporo. Asy i ósemki, co prawda, tak jak już dyskutowaliśmy, Andrzej, w zeszłym tygodniu, asy i ósemki, co prawda, stanowią zagrożenie dla strefy Impact, jednak dla fanów, no to jest całkiem niezła rozrywka. Tymczasem w drodze na ring ten całkiem, czyli ten, który od razu zaręcza, że jest całkiem niebezpieczny, Zimajon, mistrz X-Division. No tak, tego pyszałka znamy, ale okazuje się, że ma na poparcie jeszcze, no, spore umiejętności. Jestem żywym przykładem na to, że bycie pokornym nie prowadzi do niczego. Łamałem karki, łamałem ręce, kończyłem karierę, a wszystko dla tytułu mistrzowskiego Dywizji X. Teraz jednak odczuwam smak słodko-gorzki, ponieważ w niedzielę odbędzie się największe pay-per-view w roku. Bound for Glory. A mistrz X-Division nie ma przeciwnika, ponieważ nie ma Dywizji X.
Wszystkich wyeliminowałem. Niestety to prawda. Nie jestem tylko całkiem, ale także całkiem niebezpieczny. Ale jakoś tak teraz minę ma nie tęgo. Chyba się trochę pospieszył w tych swoich ocenach co do jego możliwości, zwłaszcza, że wchodzi do ringu RVD. Wiesz, co jest całkiem niebezpieczne? Gadanie, jakim to nie jesteś twardzielem w mojej obecności. Hall FN Showa. Ja również nie mam przeciwnika na Bound for Glory. Rozmawiałem o tym przed momentem z Hulkiem Hoganem. Wiesz, co mi powiedział? Wybieraj, RVD. Możesz walczyć z każdym, z kim chcesz. No i proszę, to jest próbka tego, co może go spotkać. Proszę, jak niewiele brakowało. Jak niewiele trzeba było, żeby zyskać pas. Do zobaczenia, Phoenix. No, zapowiada się kolejna niezła walka. Zimajer, jak ma się spyszna, otrzymał kopnięcie i od razu informację, jak tam może być naprawdę. Jak się nie obrócisz, tyłek zostaje z tyłu. On nie pasuje. Jaki mamy wybór? Kurt ma ustaloną walkę. Anderson został wyeliminowany. Mamy Bulliego. Zostaliśmy zmuszeni. Jesteś gotowy? Wchodzimy następni. Jestem gotowy. Wiesz o tym. Co? Nie ufam ci. Kompletnie ci nie ufam. Obserwuję cię od 2 lat. Jesteś taki sam jak na początku. Po co miałbym was wkręcać? Co zrobiłem, czego ty nie zrobiłeś w swojej karierze? Jak możesz mi nie ufać? Podałeś mi rękę. Czy ty wiesz... Dobrze, powiedz to. Powiem to z szacunkiem. Czy ty wiesz, kim ja jestem? Tak, wiem dokładnie, kim jesteś. Czeka się sprawdzian. Obiecuję, że jeśli się potkniesz, zapłacisz za to. Gramy w tej samej drużynie. Mamy wielkiego, złego tyrana, którego desperacko potrzebujemy. Nie ma innego wyboru. Uwielbiam cię, Hulk, jednak potrzebuję wyrozumiałości. On również. Każdy potrzebuje. Jestem z tobą. Masz jedną szansę. Tak jak powiedziałem, nie zawiodę. Oby tak było, byś mnie nie zawiódł. Chcę się jedynie upewnić, że jesteś gotowa na niedzielę. Przypomina mi to licealną sprzeczkę 2 koleżanek. Rwę sobie włosy z głowy przez nie. O wilku mowa. Dasz nam chwilkę? Dzięki. Cześć, Tara. To dla ciebie, Brooke. Co to jest? Bywasz w Hollywood, więc wiesz, o co chodzi. Mój chłopak z Hollywood zrobił tę listę. To rzeczy, które powinnam wykonać w poniedziałek jako mistrzyni. Widzisz to? Będzie obecny w niedzielę. Potrzebujemy więc green roomu wyposażonego w najlepszy asortyment. Buziaczki. Bez buziaczków. Po pierwsze, twój chłopak z Hollywood będzie musiał sam zadbać o swoje wygody. Jeśli chodzi o ciebie i tę listę, nie jesteś jeszcze mistrzynią. To dla twojej wiadomości. Idź i zapracuj na to. Ken Clay mieli rację co do ciebie. Fani nazywają go pojedynkiem marzeń. 14 października na największej scenie TNA dwóch da z siebie wszystko. Chwila, na którą czeka Jeff Hardy, to jego szansa, aby ugruntować swoją pozycję. Zdobycie tytułu Mistrza Świata będzie stanowić ostatni rozdział w moim odkupieniu. Będzie stanowić zapłatę za to, przez co udało mi się przejść. Austin Aries stanie przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Czy okaże się ono jego triumfem, czy może upadkiem? Na szali znajdzie się tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej. Jeff Hardy chce coś, co należy do mnie. Widzę to jednak odwrotnie. Ma coś, czego ja chcę. Ma za sobą wspaniałą karierę. Znajdzie się w holu sławy. Ma miliony fanów na całym świecie.
dzieci naciągają na ręce rękawy tylko dlatego, że on tak robi. Chcę tego. Jeśli go pokonam, przybliżę się do tego, czego wymagam. Jeff Hardy pojawi się w Phoenix dla swoich fanów, dla swoich stworów. Wszyscy mogą być pewni, że dostaną to, na co czekają. Skradną to show, opuszczając budynek jako mistrz świata wagi ciężkiej. Gonię za tytułem mistrza świata od ponad roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy znacznie się do niego zbliżyłem. W tę niedzielę stanę przed szansą zdobycia go. W tę niedzielę ukończę podróż. Stwory dostaną to, na co czekały, a ja to, na co zasługuję. Mowa o tytule mistrzowskim, a wtedy będę najlepszym wrestlerem na tej planecie. Jeszcze dzisiaj czeka nas ostatni test dla Jeffa Hardy'ego przed Bound for Glory. Jego przeciwnikiem będzie Bobby Roode. To jednak nie wszystko, ponieważ już za chwilę w ringu znajdą się nokautki. Gail Kim kontra mistrzyni TNA Knockout, Miss Tessmacher. Mam to, czego chciałem, wolną rękę. Mogę zrobić, co tylko chcę Joe'emu Ryanowi, aby dać mu lekcję szacunku. Z punktu widzenia prawnego nie ma on możliwości wycofania się. Może być młodszy, może być szybszy, nie jest jednak mądrzejszy. Udowodnię to. Znam sztuczki. Mam swoją strategię. Al Snow, chcesz dodawać się stypulacje? Nie obchodzi mnie to. Poradzę sobie tak, jak poradziłem w Gatczek. Poradziłem sobie, jak Al Snow wyrzucił mnie z budynku. Poradziłem sobie z ochroną, a teraz jestem tu. Być może podpisałem kontrakt na jedną walkę, ale Al Snow nie zdaje sobie sprawy, że mam nad nim przewagę. Zmierzymy się na zachodnim wybrzeżu. Stamtąd pochodzę. Są tam ludzie, którzy mnie wspierają. T87 stanie za mną. Wiedzą, że Joey Ryan sprowadzi swój brudny tył do Impact Wrestling. Sama Joe, jakie są twoje oczekiwania dotyczące Bound for Glory? Obrona tytułu mistrzowskiego. Co ważniejsze, zamknięcie komuś gęby. Mówię o człowieku, który był niegdyś moim partnerem, Magnusie. Chcę równie bardzo i tego. O, proszę, pan zazdrosny. Lepiej na to uważaj. Magnus, twoja wypowiedź jest za moment. Wiem, jednak postanowiłem ją przyspieszyć. Nie masz z tym problemu. W niedzielę ten tytuł będzie należeć do mnie, ponieważ w niedzielę nie będziesz miał jak schować się za Hoganem. Nie schowasz się za polityką. Jeśli jesteś tak pewny tego, Magnus, może zrobimy to dzisiaj. Bardzo oryginalne. Wiesz co, koleżko, nie boję się ciebie. Może musisz to przyswoić. Wiesz, co jeszcze musisz zrozumieć? Nie jesteś mistrzem i nie jesteś telewizyjny. Ja jestem. Poza tym będziemy musieli poczekać, ponieważ to ja decyduję, że poczekamy. Jestem biznesmenem, a miliony ludzi zapłacą za to. Dzięki mnie zapisana zostanie historia. Biznesmen. Czy tak obecnie nazywa się tchórzy? Biznesmenami. Bound for Glory. Będzie się działo na Bound for Glory. Tymczasem przed nami starcie z udziałem nokautek. Gail Kim zmierzy się z Miss Tessmacher. Jeszcze tak niedawno Gail Kim była mistrzynią nokaut kobiet. Bardzo ciekawi mnie, jak potoczy się ten pojedynek, bo poniekąd może to być też zapowiedź tego, co czeka nas na Bound for Glory i tego, czy Tara może liczyć na zwycięstwo z Miss Tessmacher, czy Miss Tessmacher jest w formie. No ale chyba sam fakt posiadania przez nią tytułu mistrzowskiego o czymś świadczy. Absolutnie tak, no ale Gail Kim to, jak wiemy, była mistrzyni i cały czas bardzo groźna, ale tu widzimy Miss Tessmacher trochę odmieniona, ale cały czas w tych barwach narodowych to uwielbia publiczność amerykańska. To jest ich dziewczyna. To jest ich dziewczyna i ona idzie jak burza do przodu. No, zobaczymy,
czy również i tu potwierdzi swoje mistrzostwo. Pamiętamy jej pojedynek z nauczycielką Tarą. Ale proszę, no nie, to było nieuczciwe. Jeszcze gong się nie rozpoczął, a już Gail Kim zaatakowała ją znienacka. No i to może mieć spory wpływ na wynik tego pojedynku, chociaż powiedzmy sobie szczerze, jeżeli znajdzie gdzieś chwilę czasu, żeby... No może teraz Gail Kim przesadziła, że odeszła zbyt daleko, a jednak nie, jednak oszołomiona jest Mr. Smucker i teraz Gail Kim trochę króluje. Od razu zdobyła sobie przewagę na samym początku, grając jak grając, brudno, ale no, nad sytuacją mogła też teoretycznie zapanować Taryn Terrell, która sędziuje w tym pojedynku. Jednak tak się nie stało, Gail Kim wykorzystała ten moment właśnie, kiedy Mistress Smucker była no, nie do końca skoncentrowana na pojedynku i teraz już odpowiedź ze strony Mistress Smucker, która wydaje się być odpowiednio skoncentrowana i już ma wystawioną Gail Kim. Czy to ma oznaczać lądowanie? Tak, ale szybsza była Gail Kim i Mistress Smucker nie trafiła. Teraz dla odmiany już dwunożny atak trafiony. Gail Kim poza ringiem. Czy Mistress Smucker zaatakuje z linii? Jednak chce wciągnąć swoją rywalkę między linami. Och, ale teraz bardzo ładna odpowiedź ze strony bardzo doświadczonej Gail Kim. A właśnie, to już kolejny błąd Mistress Smucker. Przedtem niepotrzebnie demonstrowała swoje lekceważenie i potem to się od razu odbiło. Teraz też niewiele brakowało. Momentalnie wychyliła się bezmyślnie trochę. Cały ciężar przerzuciła, wykorzystała to Gail Kim. Teraz proszę, to ona tu rozdaje karty, aczkolwiek też musi uważać. W końcu ma do czynienia z aktualną mistrzynią. Ale potężny body slam i co teraz będzie próbowała? Znowu tak, te kobiety mają słabość do tego, żeby demonstrować choćby nawet chwilową przewagę, ale demonstrują, nie wiedząc o tym, że dają szansę swoim przeciwnicy, żeby mogła się skoncentrować, żeby mogła gdzieś złapać chwilę oddechu. No i to czasami zmienia cały obraz pojedynku. Tak, ale też jest także druga strona medalu, pokazując, że mogą z taką łatwością walczyć z tak trudną rywalką. Jest to też taka zagrywka psychologiczna, aby pokazać, że sytuacja ma się w pełni pod kontrolą. W końcu najważniejsze jest to, żeby najtrudniejsze rzeczy wykonywać, pokazywać, że wykonuje się z łatwością. To świadczy o jakości, o doświadczeniu, o umiejętnościach zdobytych w kwadratowym pierścieniu. Gail Kim stara się to robić, no ale teraz póki co ma kontrolę nad Mistress Smucker i prowadzenie tego pojedynku jej wychodzi. No, trzeba przyznać, że na pewno jest bardziej doświadczoną zawodniczką i tutaj właśnie Mistress Smucker, mimo że jest młodsza, że jest aktualną mistrzynią, powinna bardzo się z tym liczyć, bo każdy element i każdy moment nieuwagi potem kosztuje właśnie taką, a nie inną sytuacją, ale teraz no, gdzieś tam jeszcze tak jest, znalazła moment nieuwagi. Tutaj akurat Gail Kim się poczuła zbyt pewna siebie. Zainkasowała 2-3 uderzenia, ale momentalnie no i to też jest element, który jest niepotrzebny. No jasne, one muszą pokazać, zademonstrować tą swoją przewagę w tym momencie, żeby trochę poniżyć przeciwniczkę, ale ha, 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 no właśnie, no właśnie. I już od razu jest kontra. Katapulta wykonana, zderzona z narożnikiem Gail Kim, Mistress Smucker. Widać, że niezwykle zmęczona, poobijana, ale jest w stanie ruszyć z ofensywą. Stara się też Gail Kim ponownie uzyskać kontrolę nad swoją rywalką, nad mistrzynią knockout kobiet, ale ta z kolei nie daje jej najmniejszych szans na to. Bombarduje łokciem. Taryn Terrell sygnalizuje, że mają teraz zmienić lokalizację i tak też zrobiła Mistress Smucker, co było jej na rękę i poskutkowało. Ale Russian Leg Zip, tak jest, ale jeszcze z przekręceniem nadała impetu tylko uderzeniu Gail Kim o matę i chyba szykuje się skok z narożnika, przynajmniej na to wskazuje. I Gail Kim podnosi się, co będzie w tym momencie, ach, podcięcie. Aj, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Wszystko wskazywało na to, że to jednak Mistress Smucker zyska na tej akcji, a może być zupełnie odwrotnie. Gail Kim chwyta ją, bierze na barki i są w samym środku ringu, ale ukrzyżowanie, przypięcie, jeden, dwa, nic tego. A
ale sprytnie to zrobiła. Sprytnie oczywiście wina była zdecydowanie Gelkim. Ona przerzuciła ją za bardzo do tyłu, ale teraz proszę, jaka sytuacja. Gelkim nie ma sił, żeby kontynuować swój atak, a Mr. Smaker leży. No i teraz, no właśnie, pytanie jest, czy to teraz ona nie popełnia błędu. Jest już na górze, udało się jej wejść, ale czy widzi to te Smaker? Jak najbardziej widzi, tylko że ta no, nie wylądowała. Na szczęście bezpośrednio zeskoczyła, akcja nieudana, ale no i proszę, i zobacz, Paweł, zmienia się znowu sytuacja jak w kalejdoskopie. A i tym razem już kalejdoskop został zatrzymany, ponieważ Mr. Smaker przypina Gail Kim i to świadczy, ale jest tara, atakuje Mr. Smaker. Oj, Terrell mogłaby też spróbować sobie poradzić z tarą, ale tutaj no raczej nic nie wskóra. Widać, jak nakręcona jest tara i chyba... No właśnie. Powiem ci, Paweł, że myślałem, że dotyczy to tylko facetów, mężczyzn, ale widzę, że tara pokazuje, że u kobiet to też nie jest. Ale teraz dokładnie ten sam element wykonała kończący Coy na Gelkim i teraz pokazuje. Chciałaś, masz, nie można w ten sposób ludzi traktować. Także no niestety, dobrze, że tak się to wszystko zakończyło. Rzućmy jeszcze okiem na akcję wieczoru. Potężny rzut w wykonaniu Mr. Smaker. Gail Kim nieprzytomna zostaje odliczona do trzech przez Terrell. I to mistrzyni knockout kobiet wychodzi zwycięsko tuż przed Bound for Glory. Jednak zostaje zaatakowana przez swoją rywalkę, pretendentkę do tytułu mistrzowskiego knockout kobiet. Tarę będzie mogła się odegrać już wkrótce Phoenix na Bound for Glory. Tym, z którym będzie się teraz zmierzyć Jeff Hardy, jestem ja. Rok temu o tej porze byłem w tej samej sytuacji, co on. Zwyciężyłem Bound for Glory Series, pojawiłem się na Bound for Glory z mianem pretendenta do tytułu. 3 dni do największego wyzwania. Skończ tym. Wiem, że byłeś tym, który zaatakował mnie za pleców. Stoję na wprost ciebie. Czemu teraz tego nie zrobisz? Być może czeka mnie pojedynek z Jeffem Hardym. Miło było, ale muszę lecieć. Spotkamy się za 3 dni. Mam nadzieję, że jesteś gotowy mnie zabić, ponieważ tylko tak będziesz w stanie mnie pokonać. Zostaw to na niedzielę. Moje najwspanialsze wspomnienie z Bound for Glory wiąże się z upadkiem z wysokości 10 metrów, kiedy wykonałem Swanton Bomb na Abyssie. Zrobiłem to z prostego względu. Było to Bound for Glory. Panie i panowie, już w tę sobotę historia zostanie zapisana, ponieważ odbędzie się pierwsza ceremonia TNA Hall of Fame. Droga Szekspira, niektórzy rodzą się wspaniałymi, inni zdobywają wspaniałość, jeszcze inni skazani są na sukces. Człowiek o pseudonimie Sting jest kimś ponad to wszystko. Od niemalże 3 dekad Sting stanowił człowieka renesansu zawodowych zapasów, rewolucjonizując tę branżę, dodając jej kolorytu, jednocześnie odnajdując się w nowych wcieleniach. Pokonywał najwspanialszych mistrzów oraz dominował nad najlepszymi z najlepszych. Wspaniały człowiek, który dokonał wspaniałych rzeczy. Bohater walczący ze złem, legenda tworząca swoje dziedzictwo. Pozostawiający po sobie niezapomniane wspomnienia. A
Żyjąca legenda, ikona wrestlingu, człowiek, którego osoba przewyższa innych. Człowiek, który w pełni zasłużył na wprowadzenie jako pierwszy do TNA Hall of Fame. Wieczny bohater, którego zwą Stingiem. Jest jedno pay-per-view, które fani TNA muszą zobaczyć. Odbywa się raz w roku, a tym razem zawita do Phoenix. Asy i ósemki zmierzą się z ekipą TNA w składzie Sting i Bully Ray. Jeśli wygrają, strefa Impact stanie dla nich otworem. W starciu o tytuł telewizyjny znajdą się dawni tag team partnerzy Samoa Joe i Magnus. Starcie mocno osobiste. Joey Ryan zmierzy się z Alem Snowem, którego atakował zarówno słownie, jak i fizycznie w czasie ostatnich kilku miesięcy. Jeśli wygra, zdobędzie kontrakt z TNA. Tara wywalczyła miano pretendentki, aby po raz trzeci zmierzyć się ze swoją podopieczną, mistrzynią TNA Knockout, Miss Tessmacher. Na szali znajdzie się mistrzostwo Divizji X, w którego obronie stanie Zima Ion. Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, jego przeciwnikiem będzie RVD. Odbędzie się także Triple Threat Tag Team Match o tytuły mistrzowskie tag teamów. AJ Styles i Kurt Angle kontra Christopher Daniels i Kazarian kontra Hernandez i Chavo Guerrero. Dojdzie do ostrego pojedynku na zasadach street fight pomiędzy Jamesem Stormem i Bobbym Roode'em, którym rozjemcą będzie mistrz MMA King Mo. Stawką także będzie mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Pytanie, czy Austin Aries będzie w stanie wyeliminować niezwykle doświadczonego rywala w postaci Jeffa Hardy'ego, aby obronić tytuł mistrzowski. Widzieliśmy już dzisiaj w akcji zarówno mistrza świata wagi ciężkiej Austina Ariesa, który będzie przeciwnikiem Jeffa Hardy'ego, raczej którego przeciwnikiem będzie Jeff Hardy, oraz oczywiście Jamesa Storma, który zmierzy się w street fightie z Bobbym Roode'em przy udziale Kinga Mo. Teraz jednak ten pojedynek, na który z pewnością wszyscy czekali. Wychodzący na ring ten, który miał już okazję odwiedzić Polskę, pojawiając się w Warszawie, Bobby Roode jako mistrz świata wagi ciężkiej. Teraz to już przeniosło się wyłącznie na pole osobiste. On zmierzy się z Jamesem Stormem tylko o to, aby udowodnić, który z nich jest lepszy. James Storm zaręczył, że tu chodzi o to, aby udowodnić, który z nich jest lepszym człowiekiem, ale ja tam dobrych ludzi nie dojrzę. Coś mi się zdaje na Bound for Glory. Teraz Bobby Roode wychodzący na arenę po to, aby zmierzyć się z pretendentem do tytułu mistrzowskiego Jeffem Hardym, jednocześnie tym, poniekąd któremu przyczynił się do tego, aby zyskał miano pretendenta do tytułu mistrzowskiego, kiedy zaatakował butelką z piwem właśnie Jamesa Storma. Dzisiaj zmierzy się z Jeffem Hardym, a wynik tego pojedynku, trzeba przyznać, naprawdę wiele wyjaśni, tak jak było w przypadku pojedynku Austina Ariesa z kowbojem Jamesem Stormem, chociaż wtedy wmieszał się we wszystko Bobby Roode. Czy James Storm również włączy się w ten pojedynek? Ciężko powiedzieć. Co by nie powiedzieć, ich pojedynki są poczte ogromną nienawiścią, ale paradoks polega na tym, że kiedyś byli tak teamem. Oni razem walczyli ze sobą, razem opracowywali różnego rodzaju akcje, a teraz nie mogą siebie cierpieć. No zobaczymy, czy Bobby Roode pokaże, czy jest na tyle mocy, żeby później stawić czoła Jamesowi Stormowi. To też również w tym momencie sprawdzian dla Jeffa Hardy'ego, jak jest przygotowany przed tym finałem na Bound for Glory. Zobaczymy, jak on jest, w jakiej jest formie. Tak zapowiada się naprawdę ciekawy pojedynek. Nie ma wątpliwości, za kim jest publiczność, będąc w Warszawie. Pytaliśmy się Bobby'ego Roode'a, na czym polega ta sytuacja, że no niespecjalnie jesteś lubiany przez publiczność, a
powiedział, że właściwie to, no to nie dba. I on nie walczy dla publiczności, walczy dla siebie. No i niestety tak to z nim jest. Jest pyszałkowaty, trochę zarozumiały. Nie najlepiej mu to wychodzi. Ale tu z przyjemnością patrzy się na Jeffa Hardy'ego, który, proszę, jakby odwrotność się Bobiego Rooda. Wita się z każdym, pokazuje te zamknięte, otwarte oczy. A więc uwielbiany, widzimy już, dzieciaki malują się w ten sam sposób. No i przy okazji jeszcze potrafi naprawdę wiele. Ale, no właśnie! Zaatakowany przez Bobiego Rooda zza pleców, a chciałem jeszcze wspomnieć o tym, jak wspaniale wita się ze swoimi fanami i ilu fanów w Polsce chciałoby, jego fanów chciałoby się właśnie w ten sposób z nim przywitać. Kto wie, czy w najbliższym czasie nie będzie ku temu możliwości. A z tego, co wiem, Andrzej, to gwiazdy TNA są bardzo, ale to bardzo otwarte na fanów. Tak jest i również bardzo otwarci są na to, żeby wystąpić w Polsce. Kto wie, mieliśmy okazję już oglądać dwie wielkie gale i no, czekamy na kolejne, ale na razie widzimy, że w bardzo nieczysty sposób zaatakował Bobby Root. Jeszcze nie było gongu, właściwie wykorzystał moment, kiedy Jeff Hardy był zajęty witaniem się właśnie ze swoimi fanami, publicznością, a ten go zaatakował z tyłu. No jest w ringu, jest gong, ale wiemy, że Jeff Hardy jest już lekko zamroczony tymi potężnymi ciosami z zaskoczenia. No i teraz jeszcze to, co widzimy w ringu, też nie najlepiej ustawia Hardy'ego w tym pojedynku. Jeff Hardy zaatakowany z zaskoczenia przez Bobiego Rooda, ale to też nam właśnie uświadamia nas w tym, jak Bobby Root zwykł walczyć, ale teraz już odpowiedź ze strony Jeffa Hardy'ego i ciska głową Bobiego Rooda w narożnik. Będzie Irish Whip kontra Jeff Hardy, rozpędzony i atak. Bardzo ładnie powalony Bobby Root, wyniesienie, jeszcze Atomic Drop, od razu nie przerywa, jest kombinacja. Bardzo ładnie dorzuca jeszcze dwunożny leg drop i jeszcze niski dropkick. To jest cały Jeff Hardy. Od razu jak szybko potrafił zdobyć kontrolę nad Bobbym Roodem. Jak znacznie go osłabił. Ten już nie wie, co się dzieje, a Jeff Hardy wyprowadza coraz to nowe ataki. Jest zablokowana lewa ręka i w nią teraz celuje Hardy. Jeszcze zapina ten rystok, wykręcając rękę, ale właśnie włosy. To jest słabostka, jeśli walczy się z zawodnikami, którzy wykorzystują takie różne brudne zagrywki i tym samym trafiają do narożnika. Teraz to Bobby Root może atakować. No niestety tak, chociaż widzieliśmy, jaką wspaniałą serię zademonstrował Jeff Hardy, ale proszę, niewiele trzeba było, również teraz odpłaca się tym samym. Dwa ciosy, dwa kopnięcia, wbicie w narożnik. No i i wspaniała akcja, no dosłownie można by powiedzieć, że wyrzucił gaz na drugie, ale od razu jeszcze do tego dołożył clothesline, który momentalnie ustawia całkiem inaczej ten pojedynek. Jeff Hardy w ringu, Bobby Root poza nim. Dziwię się, dlaczego Jeff Hardy teraz nie zaatakuje. Przecież mógłby wyskoczyć, atakując Bobby'ego Rooda. Może to ryzyko, może nie chce ryzykować już na samym początku, bo ten pojedynek przecież dopiero się rozpoczął, ale i tak jest bardzo zacięty. Raz jeden, raz drugi. Spryt jakże niezwykle ważny jest teraz Jeff Hardy. Zamiast atakować, najpierw wyprowadził dwa wejścia w ślizgiem, aby potem wykonać ten suicide dive nad górną liną, a ostatecznie osłabiając Bobby'ego Rooda. I tak teraz wygląda sytuacja. Odczuł to również Jeff Hardy. No właśnie, ta sam też gdzieś tam doznał lekkiego urazu. Widzieliśmy, no moment miał naprawdę fantastyczny. Widzieliśmy ten ogromny backbody drop, który wyleciał jak z katapulty i lądował jak z drugiego piętra. Ale już chyba widać wszystko w porządku, bo zaczyna kontynuować swoją akcję. Tak jest, i wbił go w ten metalowy narożnik. Odczuwa to teraz Bobby Root, a Jeff Hardy konsekwentnie wrzuca teraz, a właściwie przed wrzuceniem jeszcze przywitał jego główkę właśnie z ringiem. Jeff Hardy wrzuca Bobby'ego Rooda do ringu. Sędzia liczył, oczywiście taki pojedynek nie może zakończyć się countoutem.
zadbał o to Jeff Hardy. Teraz atakuje. Po co w końcu dawać fory Bobiemu Rudowi, jeśli postarał się o to, aby ten znalazł się w kwadratowym pierścieniu. Mago w narożniku. Będzie pchnięcie na linę. Takie skontra. Skontrowana Irschwip. Przeskok, ale przewidział to Bobby Rood. Wyrzuca Jeffa Hardy'ego za linę. Rozbieg, ale sprytniejszy okazał się Jeff Hardy. Wprowadza bardzo ciekawą akcję. Ale z kolei odpowiedź. Mocny clothesline od Bobiego Rooda, ale akcja zamiera. Zbyt nonszalancko ruszył. Ten moment wykorzystał to Bobby Rood, ale nie dał się wcześniej nabrać na ten element właśnie, żeby przerwać na chwilę. No ale tutaj znowu Bobby Rood fantastycznie. Jeden elbow drop, drugi elbow drop, a teraz jeszcze próba duszenia tak stopą. Na szczęście sędzia był blisko, przerwał tę akcję. Ale sytuacja się trochę zmieniła. Znowu po raz kolejny wykorzystuje to, że Jeff Hardy ma długie włosy, podtrzymuje, chociaż jest to niedozwolone. No nie wiem, czy robi dobrze, wyrzucając z ringu. To jest akurat dobrze dla Jeffa, bo w tym momencie może złapać oddech i przygotować jakąś strategię. Także ciekawe. Schodzi w dół już Bobby Rood i... No właśnie, czy będzie kontynuował no, tą taką trochę nieelegancką formułę atakowania? Ale kontra, wspaniały suplex od Jeffa Hardy'ego. Bobby Rood wylądował boleśnie na macie, która tylko dzieliła go z betonową podłogą. To bolało, ale obydwaj zmęczeni. Akcja zamarła, podobnie jak chwilę wcześniej, ale już obydwaj są w ringu. Skaczemy kilka minut do przodu, kiedy już pojedynek jest kontynuowany między linami. Irish Whip, to są te wydarzenia, które miały miejsce chwilę wcześniej. Bobby Rood zyskał sobie przewagę nad Jeffem Hardym, ale chwilę później z kolei to Jeff Hardy ciska Bobbym Roodem o stalowy narożnik. Ten z kolei odczuł to na własnym ramieniu, ale teraz, gdy są już w ringu, to Bobby Rood stara się wykręcić głowę Jeffowi Hardemu. Sędzia uważnie obserwuje, ale pokazuje, że nie, nic z tego, absolutnie nie możemy mówić o zakończeniu pojedynku. Jeff Hardy powinien, Andrzej, teraz jakoś wrócić na nogi. Powinien wstawać, jeżeli ma zamiar zmienić tą tak niewygodną dla siebie pozycję. Dobrze, dobrze, jest jedno kolano, drugie. Już Bobby Rood zmienił uchwyt tylko dlatego, żeby nie pozwolić wstać Jeffowi, ale już nie ma tego skręcenia głowy, co było bardzo bolesne i niebezpieczne. Ręka, głowa, ale tu już Jeff Hardy jest pod spodem, wyniósł go do góry, jest, znalazł miejsce na uderzenie. Jeden, drugi cios i odbicie, ale nadział się na łokieć. Oj, niedobrze. Niedobrze znowu, ale Bobby Rood też, Bobby Rood już jest też, widzimy, bardzo zmęczony. Chce wzmocnić teraz swoją akcję poprzez wejście na liny. Czy widzi to Jeff Hardy? No niestety nie. Niestety nie. Rewelacyjna akcja w wykonaniu Bobiego Rooda. Liczenie, ale z kolei jeszcze bardziej rewelacyjna odpowiedź ze strony Jeffa Hardy'ego. Odkopuje, chociaż mogło się to skończyć nieciekawie dla Jeffa Hardy'ego. Jednak teraz sędzia zrzucił uwagę Bobiemu Rudowi. Jeff Hardy stara się opuścić ring, aby złapać chwilę, tylko żeby złapać oddech. Ale Bobby Rood jest już przy nim. No właśnie, już widzi, tak jakby był bardzo pewny siebie, że ten pojedynek należy do niego. Rozejrzał się jeszcze po publiczności, ale będzie chyba kontynuował poza ringiem. Tak jest. Pocałował Jeff Hardy konstrukcję wejścia, ale teraz Bobby Rood ma coś jeszcze dla niego. Czy będzie powrót na ring? Dokładnie. Teraz to za sprawą Bobiego Rooda. Obydwaj znajdują się między linami, ale no właśnie, co zrobi dalej Bobby Rood? No właśnie, sędzia spojrzał na niego. Ten będzie chciał kontynuować akcję. Czyżby będzie neckbreaker? Tak jest. No niestety i teraz kolejna szansa, ale nie! Sędzia tylko doliczył do dwóch i to trzecie zaczarowane klepnięcie. Jeszcze nie, jeszcze będzie musiał Bobby Rood powalczyć o to zwycięstwo. A nie możemy skreślać Jeffa, chociaż on w tej sytuacji jest teraz tu. Chociaż wyprowadził jeden cios, drugi. Jest i kopnięcie. Czyżby miało się coś zmienić? No niestety nie.
Jest teraz sleeper hold, taki szuka, próbuje gdzieś tam. Oj, niedobrze, niedobrze. Sprowadził do parteru, będzie próbował odebrać tlen. Czy to jest szansa na to? Sędzia jest blisko, sprawdza, czy Jeff Hardy. Jeff Hardy już próbuje, tak jest, już zsunął to. Jest pod, nie, nadal ręka jest pod brodą, niedobrze. Niedobrze, musi próbować wstawać. Dobrze robi, świetnie, świetnie, tak jest. Jeszcze jedna noga, jeszcze próba podniesienia tej drugiej i tam będzie miał szansę, żeby wyprowadzić cios, co na pewno uwolni go z tego, no dla niego, no proszę, sędzia już sprawdza, ręka opadła, ale nie tak zdecydowanie. Czyżby pamiętamy, trzeci raz jak opadła, to by oznaczało, że walkę wygrywa przed czasem, ale nie, 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 nie. Zdecydowanie teraz podniósł rękę i również sam stał i łokieć. Tak jest, jest drugi łokieć, wbicie w narożnik. No i może teraz uda się mu wyjść z tej sytuacji. Znowu niestety jest duszenie. Bobby Roode ma kontrolę. Bobby Roode teraz będzie chciał jak najbardziej osłabić Jeffa Hardy'ego, ale też Jeff Hardy zdaje sobie z tego sprawę, że jest niebezpiecznie. Tak jak te kilka minut temu wspominaliśmy, że jeszcze ważą wszystkie akcje. Teraz już grają o wszystko. Wtedy to był początek starcia. Teraz w grę wchodzi ten istotny czynnik wytrzymałościowy. Jeff Hardy gotowy do ataku i Whisper in the Wind trafia Bobby'ego Roode'a. No i to jest może ten moment, który zadecyduje o rezultacie tego pojedynku. Bardzo wyrównany pojedynek. Wspominaliśmy o Jamesie Stormie. Nie chcielibyśmy, nawet jeśli chodzi o kwestię zemsty ze strony Jamesa Storma na Bobby Roode, nie chcielibyśmy, aby Cowboy pojawiał się w tym pojedynku. Będzie miał swój czas na Bound for Glory, aby zemścić się na Bobby Roode. Teraz oglądamy bardzo wyrównany pojedynek, bardzo zacięty i chcemy, Andrzej, przyznasz, poznać tego, który po prostu jest lepszy. Zgadzamy się. Zawsze nam się nie podobają te pojedynki, gdzie ktoś ingeruje, wypacza wynik. Wiemy, że przepisy mówią, że ten, kto zostanie zaatakowany, wygrywa przez dyskwalifikację, ale teraz jest szansa przed Jeffem Hardym. Ach, też nie, niewiele brakowało. Tym razem sędzia dwa razy uderzył w matę, kiedy plecy dotykały Bobby'ego, ale teraz jest znowu wspaniała kontra. Czyżby jeszcze jedna akcja? Tak, na pewno tak. Ale wspaniały splash, ale tak by się wydawało, że to może już będzie koniec tego pojedynku, a jednak jeszcze nie. Zastanawiam się, dlaczego Jeff Hardy wykonał splasha, nie zaatakował Swanton Bombem, no ale teraz z kolei bardzo ładny spine buster od Bobby'ego Roode'a. To była szkoła dla Jeffa Hardy'ego, że jeśli można wykonać swoją akcję kończącą, trzeba to zrobić, ale no było jak było. Jeff Hardy przecież nie od wczoraj jest w ringu, on doskonale wie, jakie akcje należy wykonywać. Może miał zbyt mało czasu na to, aby Swanton Bomb się udał. Może Bobby Roode wiedział, że Bobby Roode zrobi unik. Tak czy inaczej, teraz to Bobby Roode będzie miał przy narożniku Jeffa Hardy'ego, a nawet jeszcze lepiej, ponieważ usadza go na górnej linie i jeszcze częstuje silnym uderzeniem, blokuje głowę. Będzie chyba lot, tylko czy mu się to uda? Nie, Jeff Hardy broni się, a to już jest zapowiedź tego, że jednak będzie musiał poluzować. Silne uderzenie i może ten moment jest ustawiony. Tu chodzi o Swanton Bomb. Czy teraz się mu to uda? Oj, pudło i chyba dlatego właśnie nie wykonał Swanton Bombu wcześniej. Aj, to było niestety niedobre, niedobre. Od razu momentalnie wykorzystuje to. Atakuje Spearem Bobby Roode. Aj, już się wydawało, że nic nie jest w stanie odebrać mu zwycięstwa, jednak nie. A jednak w dalszym ciągu wynik tego pojedynku jeszcze jest nieznany. W tym momencie no jakby przewagę przejął Bobby Roode, ale tym razem... Aj, proszę! Twist of fate! Twist of fate! Ach, to jest ten moment. To jest moment, w którym Jeff Hardy wychodzi na prowadzenie i będzie atakował Bobby Roode na celowniku. Kopnięcie i jeszcze jedno twist of fate. Nie, akcja niedozwolona, dyskwalifikacja. Sędzia nie pozwala na tego typu zagrania. Bobby Roode jednak zniżył się do tego, aby wykonać taką akcję, aby tylko ten pojedynek się zakończył. Jeff Hardy pokonuje Bobby'ego Roode'a przez dyskwalifikację, ale mogło to być inne zwycięstwo. Ale to widać, że to chyba nie koniec.
Babirutce gdzieś tam tą swoją frustrację, gdzieś, aj, sędzia na szczęście znalazł się na miejscu, ale to na nic się stało, wyrywał krzesełko, będzie atakował Jeffa Hardego, no i dobrze, dobrze wyrzucił, dobrze się stało, bo mogło być nieciekawie, a przecież przed nami najważniejsza gala. I twist of fate teraz i nie ma już wątpliwości, czyżby jeszcze coś szykował dla niego, ale chyba już nie potrzeba. Zwycięstwo jest niezaprzeczalne. Zwycięża Jeff Hardy. Kto tam się pojawił? Myślicie, że program zakończy się Jeffem Hardym siedzącym w moim ringu? Nic z tego. Mam kilka spraw, które chciałem poruszyć. Widzicie? Miałem powiedzieć to, co zostało mi tu napisane. Ale oto co myślę o tym dziadostwie. Widzisz, od czasu zdobycia tego tytułu mistrzowskiego, bossowie tej organizacji mówią mi, jak mam myśleć. Mówią mi, jak mam się zachowywać. Mówią, co mam powiedzieć. Mówią, aby Austin Aries wyszedł w stronę fanów. Mówią, kim Austin Aries ma być jako mistrz świata. Od teraz kończę z tym. Widzisz, Jeff, jakoś tak wyszło, że ponoć zazdroszczę ci tego, co masz. To nie do końca prawda. Z pewnością nie jestem zazdrosny o twoje rękawy. Tym bardziej nie jestem zazdrosny o to, że jesteś w pół kaleką i nie bawisz się ze swoją córką. Jest jednak coś, o co jestem zazdrosny. To fakt, że ludzie tej organizacji idą na rękę Jeffowi Hardemu. Mam dosyć specjalnej troski, którą otoczony jest Jeff Hardy. Wiem, że miałem przegrać. Od ostatnich dwóch miesięcy prosiłem o nową muzykę i materiał wideo. Jednak oni byli zbyt zajęci materiałami Jeffa Hardego. Teraz mi powiedzieli, abym skwitował to wszystko czymś przyjemnym. Ponieważ jest na to czas. Przejdźmy do sedna. Mam dosyć, że ludzie idą ci na rękę. Tylko o to mi chodzi. Chcę, aby ustalali to ze mną. Wygląda na to, że jestem zdany na porażkę. Jednak tak się nie stanie. Zawsze dawałem z siebie wszystko. Kiedy musiałem walczyć z systemem. Kiedy miałem przeciwko sobie cały świat. Tak więc na Bound for Glory jedyną porażką będziesz ty. Jeśli mnie pokonasz, jedyną porażką będziesz ty. Co za rozgoryczenie z jego strony. Austin, bolą mnie jaja. Boli mnie kark. A w niedzielę skopię ci twój cwaniacki tyłek. Krótko i na temat. O tak. Dopóki jednak tego nie zrobisz, to jest mój ring. Mógłbym przypomnieć ci o tym siłowo, ale pozwolę ci po raz ostatni stanąć pośrodku mojego ringu, aby zebrać oklaski od swoich fanów. Teraz, Jeff, poproszę cię uprzejmie, abyś opuścił ring, moja kolej. No niesamowite zachowanie Orisa. Austin Aries. Oj, to już w ogóle było poniżej godności. Coś niesamowitego. Tak się zachowuje mistrz, a jednak jego rozgoryczenie sięgnęło zenitu. Żeby w ten sposób traktować swojego przyszłego przeciwnika, no to ktoś do mnie świadczy. Tuchy. Wracamy tuż po Bound for Glory, a do tego czasu za uwagę dziękuję Andrzej Supron i Paweł Borkowski.